Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Tak, namówiliście mnie na paczkę z ikoną Prime 92+ na streamie. Ale żeby ją zrobić, musiałem otworzyć paczki za Division Rivals i Mistrzostwa Food, czyli te dwie paczki za 100k i dwie paczki za 125k. Zobaczcie, co w nich trafiłem. To zaczynamy otwieranie, zaczniemy sobie od dwóch paczek Ultimate. Lecimy, pierwsza poleciała. Wymienne na koniec, zobaczymy czy coś będzie, ale się jaram. Oby coś było. Jest walkout! Jest to! Uwaga! Holandia! Bramkarz! Nie wiem, aj to ten z gorszej, ale jest to, skur... Zarąbiście, 8-5, spoko, ciekawe coś w paczce jeszcze będzie. Kozacko! 8-5, 8-5, wow! Ej, spoko paka! I druga paka za 125k. Zobaczmy, czy będzie kolejny tocik. Uwaga, poleciała paczka i jest kolejny walkout! To nie ikona, nie? To nie ikona, już chciałem się drzeć. Anglia, prawy obrońca. Trent, Alexander Arnold! Tak jest, brawo. Kozackie, jakie kozackie paczki w ogóle? Oddaję mi z poprzedniego tygodnia. Banega, Dzeko, duża złota paczka z rzadkich zawodników. Paczka za 100k, wymienna, to są dwie wymienne paczki za... Food Champions i jest walkout, jest to, co się dzieje? Bośnia i Hercegowina, SO, nie wiem, to kurczę, to nie jest Serie A. 86, spoko. Ale sypie, ja pitole. Ale sypie tymi kartami, serio, jest git. 8-3, 8-6, spoko. Poleciała paka za 100k, ostatnie, proszę, żeby był walkout, ale by było świetnie wtedy. Uwaga. Jest, co jest grane, toc, trzeci toc. Argentyna. SO, czy to jest? Oh yeah, Romero. Sprzedaje go chyba, co? Sprzedaje. Kurcze pieczone! Wow, kozak! Masakra, trafiłem 4 walkouty z rzędu. Serio, to było mega grube. Nie spodziewałem się trochę tego, liczyłem, że będą tam bardziej takie jakieś 8-3, 8-4, żeby po prostu przepalić. Ale dzięki tym walkoutom mogłem na spokojnie ukończyć paczkę z ikoną Prime 92+. Zobaczcie, jakie składy przepaliłem i co trafiłem. I przepalam pierwszy składzik na paczkę z ikoną 92+. Przepalam taki składzik, De Vrij, ten gościu zrobiony i De Paul z pików, reszta to totalny shit i można było go to na luzie przepalać. Także zgłaszamy składzik i od razu otwieramy sobie paczuszkę. Złota paczka rzadkich kart, czy będzie piąty walkout z rzędu? Zobaczmy, czy będzie piąty walkout i... Aj, ije już mi... O Jezu, come the ball! Dobra, kozak. Przepalam drugi składzik o ikonę, składzik o ocenie 86, leci, od razu zgłaszamy składzik i otwieramy paczuszkę. Ma mieszana paczka piłkarzy Prime, taka, może coś będzie. Ekrany by były fajne, w każdym bądź razie. I nie ma walkoutu, nie ma ekranu, także lecimy dalej. I przepalam kolejny składzik o ocenie 85 na paczkę z ikoną, został już tylko jeden składzik. Dziękuję panie Dalglish za to, że pomogłeś mi wbić kilka naprawdę dobrych rank. 182 mecze, 113 bramek, 91 asyst, naprawdę fajny napastnik, aczkolwiek no, niestety już nie dawał rady na tym etapie. Dziękujemy panie Dalglish. I ostatni składzik na paczkę z ikoną jest przepalany, Coman idzie. No i w sumie tylko kupiłem tego Silvę tutaj do kompletu, reszta jest kart niewymienna. Zgłaszamy składzik i mamy to, odbieramy. Dobra, i to jest ten moment, paczka z ikoną Prime 92+. Mieszamy, co będzie za flaga, lecimy, poszło. Ja pierdzielę, co to będzie, co będzie za flaga, to jest najważniejsze. Dobra, co to będzie? Nie. Ja pierdzielę, nie, nie wierzę w to. No nie! I tak, trafiłem w Schmeichela, masakra, no totalny L, nie? Totalny L. No ale, szczerze mówiąc,
nie jest on złym bramkarzem, jest naprawdę spoko, wydaje mi się, że nawet lepszy niż ten Courtois, którego miałem. Broni naprawdę, naprawdę fajnie, niektóre interwencje ma naprawdę z kosmosu, jeszcze nie zdarzył mi się wylew nim. Także na razie jest spoko i tak prezentuje się też ta drużyna. Chciałem Lautaro do pierwszego składu i tak zrobiłem, czym pomógł mi oczywiście Barella, którego ukończyłem w piątek, trochę się spiąłem i stwierdziłem, kurde, no taka karta, no trzeba ją zrobić po prostu. Także zagramy sobie jeden meczek w Division Rivals, standardowo pokażę wam tylko brameczki, taki mocny skrót tego spotkania, a potem otworzymy sobie paczki za jakieś tam jedno wyzwanie, które zrobiłem jeszcze i ważne mecze. Dzisiaj będę też wchodził w jedną inwestycję, jeżeli chodzi o końce. Tydzień temu dzięki takiemu zabiegowi udało się podwoić liczbę końców. Także jeżeli jesteście ciekawi, co to za inwestycja, to zapraszam was na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie. Dobra, ogólnie to nie chcę mi znaleźć przeciwnika w Division Rivals, co jest trochę ciekawe. Także otworzymy sobie dwie paczuszki i spróbuję jeszcze raz znaleźć przeciwnika. Także złota paczka zawodników, może akurat jedna rzadka, 12 zł. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Nie ma walkoutu, nie ma ekranów, także pomijamy. I duża złota paczka premium poleciała, resztę paczek zostawiam na po meczu. Zobaczmy, nie ma walkoutu, nie ma ekranów, także pomijamy. Rywal znaleziony, zobaczmy, co będzie miał za składzik. I jest to dobry składzik, chociaż taki trochę przedtocowy, nie? Ale jednak na środku obrony to jest klasa. I come on, mamy 1-0, bardzo ładne podanie Lautaro, ale tak naprawdę dużo miejsca miałem komanem, mogłem się na spokojnie sobie przyjąć piłeczkę i strzelić. No i Zidane, piękna akcja Komana z Zidanem, 405 minuta, magiczna minuta na zdobywanie goli. Ładnie to strzelił. Znalazł trochę miejsca Atal, no i to wykorzystał, nie? I Atal, i wchodzi i strzela, no to jest cud, miód, malina. Atal jest takim kotem z ławki, 5-5 jednak robi dużą, ale to dużą robotę. Dobra, już mecz jest wygrany raczej, bo jest 3-1. No ale gościowi na pewno nie można odmówić tej końcówki meczu. No i to pokazuje jeszcze teraz. Tak jest, wygrywamy ten mecz 3-2. Naprawdę świetny występ Nathana Ake w drużynie przeciwnika. No gościu był niesamowity. Udane odbiory 2-5 niby? Coś mi się wydaje, że dużo więcej ich było. Dobra, to otwórzmy sobie te paczki. Ciekawe, czy jakiś totcik się trafi. Jestem mega ciekawy. Zacznijmy sobie od paczki zawodników premium. Czy coś tutaj będzie? Zobaczmy i... Jest walkout. Ale nie ma ikony ani niczego takiego. Brazylia, bramkarz Alisson. Wow, 90 overalla Alisson. Świetny traf. Co to za odcinek w ogóle będzie w takim razie? 90 Alisson, świetnie. Wow, naprawdę dobrze i ważne mecze się zwracają na bank. Nieźle, naprawdę, zobaczmy. Teraz polećmy sobie z tą zmieszaną paczką rzadkich piłkarzy. Już jest naprawdę dobrze, już mi się zwrócił cały koszt SBC tak naprawdę. I może być jeszcze tylko lepiej. No w tej paczce jest nic, także pomijamy. I kolejna paczuszka przed nami, teraz dwie takie same paczki. 6 złotych, 6 srebrnych i 12 rzadkich. Czy coś będzie? Jest walkout! Ajajaj, ale nieźle sypie Brazylia, SPD, Casemiro, nie, kolejny z Liverpoolu w ogóle, Fabinho. Ej, naprawdę jest dobrze, ciekawe czy to paczka wymienna, bo chyba jedna była niewymienna. Jest to paczka niewymienna, także fajnie, bo będzie do SBC po prostu. Świetne, w ogóle jakie paczki. Jeszcze jedna przed nami. Zobaczmy, paczka rzadkich piłkarzy Electrum, ta sama co była. Czy będzie również walkout? Zobaczmy, ale by było. Nie ma walkoutu, nie ma ekranów, ale i tak naprawdę dobrze. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się dopiero we wtorek. Także życzę wam miłego dzionka i siemano.